U, światełko by się przydało. Okej. Powinno być troszeczkę lepiej. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Azeroth Wars, w którym to Altair zaczyna... No w sumie, co zaczyna? No, zaczyna kończyć grę. Chociaż to jest bardzo ciekawe, bo zobaczymy, czy połączona moc Druids and Sentinels, druidów i sentinelek, da radę sobie w walce z Felhordą, którą prowadzi Altair. Natomiast, no jak widzimy, mamy już tylko 5 graczy, którzy pozostali w grze. Właśnie to jest druid, prowadzony przez Slim Shady'ego, Majka, który prowadzi sentinelki, Pinchu wraz ze swoją hordą Trala, która ma pozorom 10 punktów, 10 regionów. No to daje mu szansę na odbicie się i powrócenie do Ogrimmaru. No i jest jeszcze Kamil z swoim Dalaranem, który ma jednego gostka. Jednego gestka zero przychodu i nie wiem, co on tutaj będzie próbował męczyć bułę, ale zobaczymy. Dobrze, poprowadźmy więc rozgrywkę dalej, zobaczmy, co tutaj się dzieje, co tutaj się dziać będzie. No już raczej zostawimy to wszystko na widoku z pozycji Altaira. Skąd on będzie próbował wypłynąć? Stąd? Da radę? Jo, da radę. Już widzę pierwsze... Aha, to Pinchu wysłał swoje pierwsze statki. Przecież to Kal może workerów chyba mieć coś tam. No nie wiem, o co im chodzi. Trzeba, że... Co tu się dzieje? Może ja się zastanawiam, co to za walki tu są, tylko pozostałe nie umarły. No, niewiele już tego zostało. Całe wschodnie królestwa zostały przejęte. Część sobie pozabierał właśnie. Pinchu? Tak. Pinchu ze swoją hordą. Warchief Troll. O! Pierwsze wojska już ruszyły i to jest to, o czym mówiłem. Że najlepiej dla niego. Ja już wiem, co chcę zrobić. On tu ma workera. I będzie jeden wielki teleport. O! Yeah. Oh yeah. No to będzie niezła wbita. On już to tylko czeka. Dla niego nie ma sensu przenosić Skuf się. Renback and Burning Blade Master. Nie wiedziałem, że to są takie postacie. Mniejsza. Dla niego teraz najlepszą opcją będzie wylądować tutaj, zrobić ratusz, czy tam warownię, czy co to tamkolwiek innego jest. Nie wiem, czy dobrze, że tutaj. Bo tutaj raczej nie przejdzie. Chyba, że tutaj jest coś ciekawego. Jo, tutaj jest ten Mighty Pirate. Tylko co on robi? No, to w sumie nic nie zrobił. Jakiś tam wyższy levelował tam mobek. Ale teraz to wystarczy, że... O, no i tu już powstał znak. Tral będzie musiał się udać tutaj. Tutaj A tutaj o co chodzi? Aha, że tu jest przyczółek, tutaj ma wojska, tutaj patrolują, latają. O, Dalaran poszedł walczyć, what the fuck? Ja myślałem, że Dalaran... Aha, jeszcze to przecież Kamil dowodzi teraz Dalaranem. To są ostatnie wojska, jakie tutaj zostały. Dalaran zrobi tutaj ładną wbitkę. Gdzie jesteś, Blackhand? Tutaj, przy Katunie. W sumie. Tak zabić Katuna? Pójść na nich? Nie, to jest za duża strata. Teraz jak Dalaran tutaj wkroczy i poumierał, no to jest bez sensu. Ale dobrze, jeżeli on ma zamiar odwrócić uwagę, to to jest bardzo dobra zagrywka. Bo wszystkie teraz jednostki przeszły tutaj. Teraz jakby... Udało mu się tutaj zrobić ładną wbitkę. No dobra, to nie jest dalej to, o czym myślę. Udało mu się teraz zrobić tutaj ładną wbitę. Wejść tutaj. Zbudować tą bazę. Teleportować wszystkie jednostki. Zacząć to rozbudowywać, żeby mieć cały czas napływ jednostek. No to ta cała armia, która jest kumulowana tutaj wraz z Tralem, miałaby naprawdę
niezłe pole do popisu. Chyba, że... nie pójdź tutaj, nie pójdź tutaj, bo cię zobaczą. Uciekaj, uciekaj, kretynie! Uciekaj! Kretino! Zaraz go stracisz. Zaraz go stracisz, a to będzie najgorsza strata twojego życia. Ale Altair, o, ruszył, uciekł. Ale tutaj jednostka Majka zauważyła już go i będzie szła za nim w pościg. Na szczęście ten statek jest troszeczkę szybszy. To teraz go ocaliło, że skumał się. Kamil, dał nie masz bloka. No, chyba on mu kierował tym statkiem. No się każe, bo kieruje moim statkiem. Zabić się debilem. No, może coś w tym jest. O! Dobra. Black Hand już sobie płynie. No, w ogóle tutaj mamy Nerubian. Bardzo ładnie. Póki co jest nudzenie. Ja to przyspieszę do momentu, w którym nie będzie jakaś fajna walka czy coś. Gdzie? Tutaj coś bio, trole bio. Bio. Boli. A, biboli. Dobra, nic się nie dzieje. On się nie spodziewa i mam już 10. Za dostanie w ryło. Jej, brawo. Nie, no to już jest takie dosłownie nudzenie. Tutaj jest dobijanie jednostek. Nie będę już, koniec, poddaję się, Altair wygrał. Nie ma Altair wygrał. Altair idzie do pierdoli. Altair, to wyjdź. Miły chłopak Altair. Bardzo lubi ludzi. O, i to jest właśnie to, co mówiłem. Teleportowano jednostki. I teraz wbita. Z racji tego, że pewnie nie ogarnia gościu tutaj tego, co tutaj ma. Albo jeżeli już ogarnia, to już wie, że ma w pierdol. Zobaczmy, czy zauważył to. Tak, faktycznie. Jednostki Sentinelek zauważyły, że coś się dzieje w jego terenach na dole, dlatego wysłały swoje wojska, ale czy... gdzie mamy tutaj tych... Czy upgrade 8 na 8 zostaną powstrzymane przez upgrade 7-6? Może być trudno. To jest różnica trzech upgrade'ów, ale one mogą bardzo uprzykrzyć życie, bo tu już mamy 20 pancerza i 75 obrażeń, a tu mamy tylko 16 i troszkę niewiele więcej. No, z tym, że to są obrażenia chaosu, które zadają 100% w każdy pancerz. No i oczywiście Bloodlust, przyspieszenie tego wszystkiego, zabieranie punktów. Ale Altair to już będzie miał dobrą zabawę, bo tutaj jest totalna głupota. Oni przychodzą po kolei. Nie, to nie powinno tak być. Nie powinno być tak, że jednostki przychodzą sobie po kolei. O, przyjdę sobie, zginę, przyjdę sobie, zginę, przyjdę sobie, zginę. A tutaj cała grupa napierdziela jedną jednostkę. Takie przesyłanie to jest naprawdę jedna wielka droga do porażki. Tak jak tu mamy skompresowaną całą armię, to tutaj mamy poszczególne oddziały dochodzące. Ich jest faktem o wiele, wiele więcej i tego coraz więcej będzie dochodzić, ale to będzie ginąć jak robaki. Jeżeli tutaj dobrze zostaną poprowadzone ataki właśnie magiczne, ofensywne, to te dochodzące jednostki będą ginąć bardzo szybko. Tym bardziej, że no, co mogę powiedzieć, to te kolejne wojska dochodzą, kolejne wojska zostały zaznaczone i kolejne wojska Altaira ruszają do walki. A widzimy, że no, napływ tych jednostek powoli się zmniejsza. A tego tutaj jest coraz więcej. Mi się wydaje, że Altair będzie na tyle chamski, że najpierw wybije wszystko to, co tutaj przychodzi, a później pójdzie na Katuna. Ale zobaczymy, czy sprosta moim oczekiwaniom, bo tutaj w sumie nawet nie widzę tej hordy Trala. Ona zwiększa swoją ilość tutaj punktów kontrolnych. Co tu się dzieje? Wow, popatrzcie! Sentinelki się tu teleportowały. Lol! Ale spryciarz, jaki sprytny! Dobre, nice. No to teraz horda Trala ma szansę pomóc tutaj tylko w hordzie. No jeśli tego nie zauważy w miarę, bardzo szybko, za chwilę będzie tracić wszystko. Dobra, zobaczmy, jak sobie idzie Macteridonowi. Ja się nie dziwię, że on jest tutaj skupiony na tym. Też bym był. Dobrze, że tutaj też sobie... O, jednak Trale ze swoimi bohaterami tutaj przyszedł. Pinchu.
pomaga, atakuje te latające jednostki, które ciężko chyba było zabić. Scenariusz jest tylko na 8 poziomie, gdzie Macteridon zaraz umrze. Lol, Macteridon, nie umieraj, nie umieraj, cofnij go, cofnij. Ale to cofnij go! Ja nie! Dobrze. Jest leczenie na Macteridona, Macteridon się cofa. Bardzo dobrze. Uff. Już myślałem, że straci go, ale na szczęście tak się nie stało. A co tutaj się dzieje? Coraz więcej jednostek wchodzi na Western Kingdoms i no, nadal tego nie zauważył. Jakie lagi. No nie dziwię się, skoro tutaj... No to już jest komedia, to już jest... To teraz będzie tak. Atari wchodzi na Kalimdor, drugi Sentinel przechodzą na Western Kingdoms i będzie taka wymiana. Zezu, ale to mimo wszystko i tak pokazuje, jaką potęgą włada teraz Altair, bo widzimy też, że tych jednostek praktycznie nie ubywa, wręcz jest ich coraz więcej. Natomiast sentinelek i druidów już jest coraz mniej, a dochodzące jednostki to jest jedynie Uda. To jest to, co mówiłem, jeżeli oni stąd tylko będą je wysyłać, no to będzie naprawdę droga przez mękę i no, po prostu wybijanie tego wszystkiego. Macteridon się już cieszy, bo sobie kurde ma 15 level, niewiele się męczy. Zuluhe za chwilę też będzie miał 15 level, jak tak dalej pójdzie. Hech, ten cwaniak robi masę jednej jednostki. No cóż, jeżeli jedna jednostka jest wystarczająco mocna do tej gry i daje sobie radę w przeciwieństwie z większością jednostek, why not? Ten cwaniak to nie powinien być w ally z tobą. Ale o kim mowa? O Pinchu? Masujemy taureny po brzuszkach! Tak. Stare, modne przysłowie. Bez niego i tak bym przeszedł. A co tu się dzieje? O kurwa. O Jezu, Outland pada, Outland pada. Nigga, halo. Baza ci pada. Kolejna. Zresztą. No tam trochę mu tego ubywa wszystkiego. Tutaj jakby co jest bezpieczne, to... Dalaran, a to jest jeszcze Dalaran. Oni są w sojuszu. Nieważne. No ale widzimy tutaj, że... jednostki... Jak wy się nazywacie? Majka i Shady'ego to już padają. Dobra, Swaniak, możesz już end dać. Jeszcze włączyli niezniszczalność. No to już jest kurde. Wpierdol stulecia. Jeszcze tego się już nie powstrzyma. Dobrze by było, żeby tutaj jednostki walczące wręcz nie zablokowały się za strzelcami, bo to było trochę. No już tak widzę. Już to widzę. Ale spoko, szkielet grunt może też być. Jak to umrze, to się nic nie stanie, przecież to i tak przyzwaniec. Przyzwanie, ożywieniec, whatever. A tutaj... jednak zaczęła się reakcja. Ale to raczej niewiele mu da, z racji tego, że tu cały czas są budowane jednostki. Fakt faktem. O! Jednak stawia opór, stara się stawić ten opór. Brawo! Dobrze, Altair. Rób tu wojska, przyda ci się, tym bardziej, że masz od kurwy złota. A wy? Nie macie już prawie w ogóle, Shady? Nie macie... O, ja pierdzielę. O kurde, to jest... Ale to jest przewaga w złocie. Czyli teraz, jeżeli Altair by wiedział, że przewaga w złocie jest na jego korzyść, by wysyłał wszystko tylko po to, żeby niszczyć. No tam sobie buduje jednostki, to co zaraz tutaj będzie umierać. Zdaję sobie sprawę, że koszt budowy takiej jednostki to nie wiem, to jest 10 golda, ale dobra, to mamy 8 jednostek, 108 jednostek, 8 jednostek, 18 jednostek, 318 jednostek, 1318 jednostek. A mamy faktem limit tylko 300. No to on sobie może pozwolić na... A bijcie mnie! Dance bitches.
Atakujesz ten Black Temple? Nie jestem hostem. Lol. Nie skumam się, o czym tutaj pisali. No, leci jakiś stream jednostek, ale to na nic. No, jeżeli Tyrande teraz umrze, no to będzie bardzo duży bonus dla jednostek. No właśnie, o, i umarła. Bardzo dobrze. Mac Teridon nadal żyje. To chyba jego najpotężniejszy bohater. O, a ten jak zginął. Wow, coś tu się stało. Oj! Ej, zabiję scenariusza. O kurwa. Serio? Scenariusz nie żyje! Dobrze. Wysłał go, żeby zabić. No bardzo dobrze, strata 1 za 1, ale to jest 1 za 1, który można ożywić, czyli tak naprawdę 0 za 1, więc udało mu się. To jest bardzo dobra. Bardzo dobry ruch, niestety go ominąłem. What? Halo? To już koniec? Zatem jak widzimy, wojska Altaira wraz ze sprzymierzonym Pinchu dały popalić wszystkim. A faktem ten Pinchu niewiele zrobił, ale pomóc. Czy oceniona, nieoceniona, trudno o tym mówić. Tak czy siak, Altair poradził sobie ze wszystkimi, zaczynając od krasnoludów, wraz z Aratorem, gdzie walka z nimi to była dla niego praktycznie przyjemność, bo ani jeden, ani drugi nie wspierał jednostek swojego sojusznika w żaden sposób. Dalej, jak to wyglądało? Przejście do Lordaeronu, Dalaranu i High Elfsów. Na luzaku, zwłaszcza w momencie, kiedy Sephiroth z Neltarionem przyzwali Archimonda, który umarł, i Kil'jaeden'a, który umarł. To już w ogóle była rozstrzygnięta gra. To, co odpierdzielił Altair w tej grze, to masakra. Dobrze, zatem serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że będzie on niedługo, bo już zostały mi wysłane kolejne replaye. Nagram je pewnie dzisiaj, tak żeby mieć już troszkę zapas, bo widzę, że nie ma jakichś specjalnie komentarzy zwrotnych, jedynie takie, żeby tutaj coś poprawić, tutaj, że dobrze, że cieszymy się, że wrzucasz te filmiki, fajnie, ale ostatnio nawet komentarzy nie było, więc nagram cały fight, podzielę go na parę części i mam nadzieję, że będzie właśnie mi się podobać. Zatem dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć, chociaż mogę tutaj szybko przejechać przez jednostki, jak to wyglądało statystycznie, przez bohaterów, jak to wyglądało statystycznie, i zasoby, jak to wyglądało statystycznie. O dziwo, Pinchu ma najwyższy level bohatera, co mnie dziwi. Beznadziejnie, że z nim siedzi tak szybko pokonał swojego przeciwnika i długo nic nie robił, przez co jego jak ty to miałeś, halo, kurwa mać, mój mózg nie działa, kurde, Shando, scenariusz, no fajnie. Scenariusz miał tylko 10 poziom, no to naprawdę bardzo mało w porównaniu z 16, żeby to była jakaś wielka przewaga nawet w skillach. No cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że obejrzycie kolejne odcinki i do zobaczenia, cześć!